patrzysz, się karmisz pożywką internetu. Gromada króli, zgromadzenie mędrców. Cytujesz wszędzie, że Unia winna zostać zniszczona. ZNY nadaje kolejna logiczna bomba. Dobra, potem wylecisz do Teksasu, a tam prawo do broni i spokój pośród mieszkańców na Karaiby, jak Pan Bóg da. Albo w Betlejem prawić morały o wierze, zwiedzając teren. To były piękne czasy, ale precz z komuną i ciągle takie kontrasty. Ruszamy w marsze, dla marszy, w celu marszu. Nie wiem po co, to straszne jak się patrzę, co z tą Polską. Są też panowie Coco Jumbo i do przodu, zacofani intelektualnie. Ach, daj pan spokój. Panien też jest sporo i to chore jazdy, że mają więcej postów niż katolicy, aż ty. No bym zapomniał protoplasty rozrywki sezonowej. Lech Andrzej i Olek, weź polej, a potem baw się dobrze, bo zaraz będzie, że szkoda kurwa strzępić ryja. Znowu ta jebana Polska. Narodowcy sieją po strach, uchodźcy wypierdalać. Ile jeszcze będzie bla bla, to nie chcę o tym gadać. Nie chcę o tym gadać. I chwila ciszy ku pamięci tego co w sieci, teraz żebry na lajki. Każdy celebryta robi transmisję live, nawet nie pytał. Świat jest piękny, lecz widać na nim sporą skazę. Ludzie to kurwy. Nie miał racji marszałek? Podzielam jego zdanie, owszem. Dlatego w tym sezonie komedii oszczędź, bo mam już po dziurki w nosie tego fałszywego happy umieszczanego na emotikon zamiast treści. I będzie pieprzyć tak tajemnicą szyfrów. To już wolę produkować się do takich bitów zamiast wiadomości w pizdu, gdzie każda taka sama, że siema, siema, co tam? A ja ci mówię, dobrze wiesz, także weź dalej udział czynny w tych rozmowach królestwa,